Dzień dobry, moje misie kolorowe. We wtoreczek było 10 lateczek, więc dzisiaj jest czwarteczek i jest huntereczek. A my lecimy z tematem. Dzień dobry, huntereczku. Dzień dobry, Marcineczku. No wiadomo, trzeba było dobrać taki dzień, żebym i ja się podpasował, także wybrał czwarteczek. Dzień dobry, tak, widzowie. Tak, tak. A swoją drogą, tylko ciekawostka, bo czwarteczek już od dłuższego czasu jest moim takim... najgorszym dniem, najgorszym wyświetleniowo. Od wielu, wielu miesięcy, jeżeli nie lat. Przypuszczalnie przez to, jakie serie tutaj się pojawiały, bo najczęściej tutaj był na przykład GeoGuessr i tak dalej, który nigdy u mnie nie robił, wiesz, jakichś wielkich wyświetleń. Mm-hmm. I jestem bardzo ciekaw, czy to faktycznie tak działa, jak ja myślę, że wiesz, jeżeli już się przyzwyczaił ten słynny algorytm do tego, że wiesz, że tutaj są najsłabsze wyświetlenia, to też będzie to najgorzej działało, czy po prostu to jest już zależne od serii. To... da mi jakiś pogląd na situation w tym momencie. A nie? To zobaczymy, zobaczymy. No, także tak. Chciałbyś jakiś segment poruszyć, Hunterze? Mnie to wsio ryba w sumie. Wsio ryba ci. To wiesz co, no ja bym chciał zdecydowanie, no bo jednakowoż jesteśmy świeżutko, dwa dni po mojej 10. rocznicy, może zupełnie inny segment zacznijmy. Proszę to uprzejmie. Będzie zaskakujące dla ciebie, ale z czym najbardziej kojarzy ci się mój kanał, a ja za chwilę powiem, z czym najbardziej ci się kojarzy, czym kojarzy mi się twój kanał. Co ty na to? Tak przez te 10 lat po prostu, ta działalność w internecie. Jakbyś takimi kilkoma zdaniami określił moją działalność, a ja twoją? Kurwa, wiesz, że się nad tym nigdy nie zastanawiałem? No. Z czym ty mi się kojarzysz? Nie wiem, no ja, ty mi najbardziej, no wiadomo, z Pokemonami, no, Pixelmonami tak, i tak dalej, tak. I tak dalej. I z darciem mordy. To te dwie rzeczy, takie twoje dwa standardowe, dwie sztandarowe rzeczy. Znaczy oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu darcie mordy, no takie... Oczywiście, że tak. Takie, powiedzmy sobie, że... no, o, z dużą ilością energii. O, może tak, może nawet nie z darciem ryja. A z czym moja działalność internetowa się kojarzy? Z niczym, bo nuda... No w sumie z niczym, no. Powiem ci, gdybym miał cię tak określić, to nie mam takiej jednej rzeczy. Nie mam takiej jakiejś jednej czy dwóch głównych cech, które by cię określały. No spoko. Znaczy to też dobrze w pewnym sensie, nie? Jestem wszechstronny. Wszechstronny jesteś, tak. A nie wiem, na przykład no, jakieś Minecrafty typu trollowanie, czy to, albo klipsy? No to tak, no to, bo chodzi ci po prostu o serię. No to na pewno z Minecrafta, że trollowanie. Na pewno z klipsów. Mhm. Z klipsów to do tego stopnia już, że no nie wiem, nawet jak SKKF mnie zapraszał na kwadratową, na kwadratową, to właśnie, żebym klipsy robił innym, nie? To tak, to pod tym kątem faktycznie. No zresztą te klipsy, nawet jak robiłem na tym 10 lat filmiku, którego jeszcze nie widziałeś, no bo jest przed publikacją to nagrywane. No, ale wspaniały był ten film, wspaniały, nie zapomnę go nigdy, chociaż go nie widziałem jeszcze. To... no to jest seria, która po prostu towarzyszy mi od samego początku praktycznie kanału i jest do dzisiaj. Co prawda już nie tak intensywnie i tak dużo tej serii jest na tym kanale, bo i ludzi mniej wysyła jakieś zgłoszenia. Natomiast no jest to zdecydowanie taka seria, która ma kilkaset odcinków i ona ciągle jest, nie? Te klipsy, tak? Tak, klipsy. No bo trollowania już nie ma, bo przede wszystkim z jednego powodu. No trollowanie... trzeba wymyślić, jak dobrze trollować. No a po też kilkuset odcinkach już nie mam pomysłów, nie? A nie chcę się powtarzać z tymi trollami, bo to... też... jakie ty wspaniałe, mądre rzeczy mówisz. Czemu? Że właśnie, no nie należy się powtarzać, no bo ludzie by cały czas chcieli oglądać to samo, no ale kurwa można wałkować to samo. No coś w tym jest. Poza tym... chociaż teraz jest jeszcze o tyle dobrze, że już mnie aż tak ludzie nie kojarzą z tym trollowaniem. I nawet jak mi się zdarzy potrollować chociażby na beczce z graczy, czy beczce z graczy, beczce z graczy, dobra, już podglądaniu graczy. Weź sobie to rozpisz może. Tak, będę musiał sobie to rozpisać i to na czynniki pierwsze. To jest też łatwiej, bo przyszedł moment, w którym nieważne co się, lag się zrobił na serwerze, już ludzie podskakiwali w miejscu myśląc, że są, wiesz, że są trollowani. I to też straciło swój urok, no bo jak wszyscy wiedzą, że są trollowani, to co to za trollowanie, no nie? Bo wiesz, to tak... trzeba było zrobić, najpierw trzeba było nagrać 1000 odcinków, a dopiero potem je publikować. Tak, tak. Żeby już... ludzie nie wiedzieli, że to jest trollowanie. No niestety, no tak, ale tak działają, że ej, kurwa, trollowanie, chcę główkę i zacznie cokolwiek robić. O, piękny napis na środku. To znaczy, powiem ci tak, bo w pewnym momencie nawet wprowadziliśmy taką, a bardzo ładny napis, tak, gratulacje. Wprowadziliśmy taką zasadę, że były dwie różne główki na trollowaniu. Że udało ci się nas przyłapać
I druga to zostałeś trollowany na zasadzie, wiesz, że faktycznie ktoś nie wiedział, że jest trollowany, nie? Mhm. Albo się nie przyznawał, bo chciał drugą główkę, co w sumie było, wiesz, IQ 300 move, no bo wtedy przynajmniej na materiale wyglądało, że się ktoś dał nabrać, nie? A może no. Udawał, że się dał nabrać. No kurde, no wszystko dla marketingu i wiesz, wyświetleń, nie? No przecież ja po nic innego tego nie robię. Nie, w ogóle, tak jak... Popatrzę właśnie w pierwszych nawet zdaniach tego materiału na 10 lat powiedziałem, że jak zacząłem przeglądać materiały pod kątem, wiesz, przygotowania się do tego konkretnego materiału, no to mam, patrząc na te materiały, mówię, ja pierdziele, przecież to było 3 życia temu, nie? Ale jak popatrzę na... temu, jak kot mówisz. No dosłownie, a jak popatrzę na całość działalności, to mam wrażenie, że to całkiem niedawno zacząłem. Wiesz, o czym mówię, czy nie bardzo? W sensie, jaki sens jest tej wypowiedzi? Że co, że te 10 lat minęło jak jeden dzień? Dosłownie, ale znowu jak popatrzę na konkretne, wiesz, konkretne filmy, to o kurna, przecież to było 100 lat temu, nie? No, w sumie, coś w tym jest. Także tak, ja mówiłem, no do zobaczenia za kolejne 20 lat, bo, no, co, no ja to lubię dalej robić. Najśmieszniejsze jest chyba to, że nawet nie wiem kiedy, zacząłem lubić streamować, bo ja przecież przez bardzo dużo czasu opowiadałem i mówiłem to dosyć głośno, że ja po prostu nienawidzę streamować, nie? Że to jest coś, co mnie... Widzisz, ja cię tak namawiałem, streamuj, widzisz? No. Gdzie byś był teraz, gdyby nie ja, kurwa, no? Gdzie byś był? Może dalej miałbym Purposa. I miał, kurna, milionowe wyświetlenia już. No kto wie, no, gdzie tak, bym tak, był. No tak, no oczywiście. Zasady z pornosów najlepiej zwalić na mnie oczywiście. No, za swoje no. You Love You Lucy, kurwa, gdzie nawet nie występowałem, to oczywiście moja wina, nie? No sam ja wiesz. Ja pierdolę, zachowujesz się jak rząd obecny, naprawdę. Sam zacząłeś. Sam dałeś sobie, jak to było, na klatę przyjmij mój wielki coś tam. Przyjmij na klatę mój wielki spust. No to przyjmujesz właśnie. Spust głupoty, kurwa, co tutaj wyżej. No cóż, nikt nie mówił, że jest mądrze na tych kanałach, tak? Ktoś ci obiecywał, że mądre rzeczy będziemy opowiadać czy coś? Kłamał w takim razie. W ogóle chciałem podziękować Wafelowi za to, że zrobił, kurwa, piosenkę z tego pełnoprawną. Pięknie wyszło, prawda? Pięknie wyszło. Nie zapomnę też tego nigdy. A widziałeś jeszcze do tego przeróbkę Aileen? Nie. No to jest dopiero złoto, to ci muszę podesłać też. Znaczy Wafel też rewelacja jak najbardziej, natomiast Aileen zrobiła miks twojego ciała do ciała z mojej żony ciałem do ciała. O kurde, duet? No, powiem ci, że no, znaczy no nie powiem, że to piękne jest, ale jest zabawne, okej. I to taki, powiem ci, hardstyle w ogóle remix, nie? O kurde, to chyba na siłowni będę sobie puszczał. No, powiem ci, że no, się nadaje na siłownię. Tak, nawet bez ja żartu. Przypomniały mi się teraz te TikToki, co ludzie puszczają muzykę głośno. Tak. Kurwa, ale czasa robiłem. Co ludzie puszczają głośno muzykę, na przykład, wiesz, w jakiejś bibliotece, czy tak, gdzieś tak, tam. Tak. I myślą, że są na słuchawkach, w sensie taki to jest prank specjalny, że no niby tak, są na słuchawkach, a puszczają to na głośnikach i tam, kurwa, lecą przeróbki właśnie. Takie... z nawiązaniami seksualnymi. To jest, teraz sobie nie przypomnę, jak oni się nazywają, jaka grupa, bo to jest kabaret, ale właśnie miał takiego TikToczka, że idzie na siłownię, wiesz, tam i na słuchaweczkach mu leci muzyka i nagle mu się odpięły te słuchawki i tak na pełny regulator, wiesz. O Jezu, jak oni się nazywali. Kiedy słońca brak. Czy kolor obecny, kiedy nas, no i wiesz, gość próbuje to ściszyć, bo wszystko takie, wiesz, kwadraciaki tam stoją i się na niego patrzą, co on puścił w zasadzie. On to próbuje ściszyć, a jeden z tych takich większych gości podchodzi i mu paluszkiem, nie, głośniej. To też jest dobry numer ogólnie, śmieszny nawet. I potem wszyscy tańczą, układ, wiesz, kolor obecny. Jak się nazywał? Just Five się nazywał ten zespół. O, tak. Także to też zabawne. W ogóle będę chyba, tylko że potrzebuję trochę większej ekipy, ale podpierdzielę format zagranicznego Ting Tonga, bo mi się strasznie spodobało. Fajny pomysł w ogóle na jakiś taki konkurs, że na przykład jest jedna osoba, która musi zgadnąć temat, a dwie osoby podają hasła. Na przykład, jako taki najprostszy, to jedna osoba mówi pingwin, druga mówi panda. No i ty musisz zgadnąć... Zo, jakie... na przykład.
No nie, no i to nie jest hasło, więc to nie jest temat. No i to teraz ja podaję zebra i tygrys. I tematem generalnie są biało-czarne zwierzęta, bo tygrysy też mogą być biało-czarne, nie? Gdzieś tam te chińskie, czy jakim tam było. Okej. I... Mam podobną planszówkę. Tak? No. No to spoko. No to tak właśnie takie ting-tongi krótkie, myślę, że to może fajnie pójść, bo no, ja się świetnie bawię, jak to oglądam gdzieś tam na, wiesz, na TikTokach zagranicznych. Ja z takich właśnie TikToków zagranicznych, co bardzo lubię, to jak na przykład mają zgadnąć jakąś flagę albo nazwę filmu i jak to zazwyczaj czarnoskórzy robią tego trenda i najlepiej im wychodzi, że właśnie jak nie zgadną, w sensie nawet nie dają czasami odpowiedzi, po prostu napierdalają poduszkami drugą osobę. Aha, tak, tak. Od razu. Kojarzę, też kojarzę jak najbardziej. No to... No, też fajne. A, z piosenkami to było, że zaśpiewaj piosenkę, która ma dane słowo, nie? Słowo w sobie, tak, jak najbardziej. Tak, i tam kurwa stoi sześciu i napierdalają tymi poduszkami, to jest wspaniałe do oglądania. Nie, to mnie chyba jednak najbardziej bawią TikToki, to też YouTube'owe tam filmiki z właśnie Amerykanie, jak próbują zgadnąć jakiś kraj w Europie albo coś w tym stylu. To są po prostu cudowne filmiki, które pokazują... Jak daleko nam jeszcze do tej wymarzonej naszej Ameryki i ich poziomu myślenia, nie? Jaka jest stolica Europy? Francja na przykład, nie? Albo jaka jest stolica Francji? Włochy. To są odpowiedzi, które tam padają praktycznie za każdym razem. Albo wymień jakikolwiek kraj poza Ameryką. Europa. Tak. No, także... dążmy dalej do tego, żeby być jak Amerykanie, tak? Amerykański sen i tak dalej. Znaczy, no wiadomo, że im tam się przypuszczalnie żyje nieco łatwiej niż nam tutaj, natomiast... Kurwa, przypuszczalnie? Proszę cię. Natomiast jest udowodnione, że poziom, że tak powiem, intelektualny idzie wprost proporcjonalnie ze szczęściem. W sensie, że im niższy, tym wyższe szczęście, no bo człowiek się mniejszą ilością rzeczy przejmuje. No właśnie, no i dlatego to też zadowoleni są tacy. No tak, tak. Znaczy ja tu oczywiście nie chcę obrażać wszystkich, bo tak jak z każdą rzeczą na całym świecie jest, wyjątek potwierdza regułę i tak dalej, więc za dużo i tak dalej mówię dzisiaj, słyszę to. Więc no to jest generalizowanie dość mocno i wręcz bym powiedział jakiś taki chyba jeden z sizmów w tym momencie. I ale... tak dalej. I tak dalej, tego typu bez. nie zmienia to faktu, że no ogół, jaki sprawiają wrażenie, to no nie mają za dużej wiedzy ci ludzie, umówmy się. Ale nawet to sam to fakt, dobrze że... nawet w sumie dla rządzących. Że dla mają... rządzących jak najbardziej, oczywiście, że tak, tylko no tak dla społeczeństwa chyba nie bardzo. Jeżeli Amerykanie nie są w stanie w większości odpowiedzieć, ile mają stanów, no we własnym kraju. No ale po co im to wiedzieć? No nie wiem, no to jest podstawowa wiedza jakaś, no tak mi się wydaje chyba, nie? Dla ciebie tak, no ale po co im? Oni muszą wiedzieć, że na przykład, nie wiem, że kupony są na żarcie. To prawda. Wiesz, że jak poprosisz o herbatę, w ogóle byłem w szoku, gdzieś tam czytałem jako takie ciekawe fakty, że jak poprosisz o herbatę w Stanach Zjednoczonych, to dosłownie tam chyba 9 na 10 Amerykanów po prostu wyjmie iced tea i podgrzeje ci ją w mikrofalówce. O Jezu! No... jak bo nie dydy, no. Także tam fajnie jest, no. 70 parę procent Amerykanów jest święcie o kurwa! Woohoo! No ładny czas. 20 tysięcy gości. Musiałem, ale udało się. 70 parę procent Amerykanów jest przekonanych, że jajka rosną na polu. Że bekon się robi z kukurydzy. No mówię ci poważnie, no co no... Widziałem to jest... jednego TikToka. Jakiego? Z chłopem, który mówi, że mleko truskawkowe jest wegańskie. Tak, bo jest truskawek, tak. Jest truskawek, a nie z krowy. To nie no. Jest mleko krowie, tylko jest truskawkowe, dlatego no, jest no. Wegańskie. Welcome to, kurna, USA. No, i oni w ogóle mówią tak, nie? Że oni tak obniżają strasznie głos, te takie... A no nie, no, to tak jak nawet co leją dupę z Miley Cyrus, to ma jedno takie nagranie właśnie, no. Tak mówię. No, no jest coś w tym, jest coś w tym. Może oczywiście tak mówmy do końca raz... odcinka.
Oczywiście, tak jak mówię, generalizujemy w tym momencie i to jest bardzo nieładne, co robimy, ale robimy to dla show i od razu z góry przepraszamy wszystkich, bo znam osobiście... Ja przepraszam bardzo, ale to jest stand-up, a stand-up jest z możliwością zarabiania. Także proszę się o fuck you. Proszę się o fuck you. Proszę się fuck you. Nie, bo pierdolne. O matko, czy ja tu do tyłu jadą? Nie wiem czemu. Nie. No i kurwa, chyba nowego jakiegoś mema wymyśliłem. Proszę się fuck you, niechcący. Proszę się fuck you, no. O, ale coś czuję, że to będzie słowo ten, powiedzonko roku, młodzieżowe. Bo teraz wszystko jest takie właśnie, jak mnie to osobiście denerwuje, nie wiem, czy ktoś jeszcze tak ma, że... Że wplatanie polskich, znaczy zagranicznych angielskich słów do polskiego zdania. Że to jest przecież takie obwies. Dla mnie to ty jesteś obwieś, jak tak mówisz, ale przepraszam, no może ktoś tak lubi, nie? Ale dla mnie to jest... Cringuje mnie to, szczególnie, że chyba w moich czasach właśnie jakichś ogólniakowych i tak dalej, to było taka... No, to był cringe po prostu, nie? Tylko, że wtedy to się nazywało żenada. Żal.pl wtedy się nazywało. Żenua Żalet, pamiętasz jeszcze takie powiedzonka? Żenua to tak, ale Żalet to nie. No, Żal.pl to tak. No, także... Ale dzisiaj ciśniemy po ludziach w ogóle, ja pierdzielę. Znaczy ja cisnę w zasadzie. To nieładnie jest. Ciśniesz po ludziach. That's my voice. Jest też taki ten, jakaś taka scena z filmu właśnie. No właśnie wiem, o tym, that's my voice. O tej kawie, nie? Tak. This is not totally room cream. Why are you talking like that? Dokładnie tak, o tej scenie nie pomyślałem jak najbardziej. Zresztą chciałem o niej wspomnieć też, jak już zacząłeś mówić. I że najlepsze, jak go zwyzywała na koniec. You asshole! Widzisz? Umiesz mówić! Bo jak go zwyzywała, to już było normalnym głosem. Ale jest taka moda jakaś chora nastała właśnie na mówienie w ten sposób. Znaczy jeszcze w Polsce tego nie słyszałem, ale... Ale może zacznijmy. Ale już słyszałem. Od ciebie. Nie, no jest to... Jak on to fajnie ujął w tym filmie właśnie, w tej scenie. Tak mówią tylko pretensjonalne nastolatki albo... ludzie, którzy mają za dużo kasy i nie mają co z czasem robić. A ty mi ani na nastolatka, ani na bogato nie wyglądasz, skoro pracujesz w Starbucksie, czy coś w tym stylu. Więc proszę, przestań tak mówić. And this is my voice. This is my voice. No, ale to jest kurde znak czasów, że po prostu tych, wiesz, już dojrzalszych ludzi denerwuje to, co robią ci młodsi. To ja sam pamiętam, jak nie rozumiałem, jak mi starsi mówili, że coś głupiego gadam, albo że powtarzam jakąś durnotę i no, kurde, to nie znasz się. Kurwa, stary, ja tak cyfrowi cały czas mówię, nie? No właśnie. No ale cyfr młodszy jest od nas, to wie. No ja wiem, ja wiem. Oj, w końcu to wylądowałem. Zmieniamy styl mówienia swojego. Mówimy, teraz tak. Kurde! Spieprzyłem ten przejazd. No. Będziesz mówił, dzień dobry, mają mi się kolorowe. Witam was w kolejnym odcinku z Trackmanii. Jest ze mną wtoreczek. Jest więc Handlereczek. Jestem ze mną wtoreczek. Jest ze mną wtoreczek i Handlereczek. Także intro i lecimy. Jest twoje intro. Teram, tam. To głupie jest, wiesz o tym, nie? Jakim cudem mam tu 27 lokal rekord i to jest dziewiąty czas w ogóle. 9 sekund, przepraszam, jeszcze mi brakuje do pierwszego miejsca. To jest mega dziwne. No, tak czy siak tak, ale to właśnie to jest takie, ten typ mówienia Miley Cyrus, nie? Ona tak właśnie ma. Nie to, że mnie nie lubił, bo nawet lubię Miley. Ale no, ma takie właśnie jakieś swoje jazdy lewe. No nic, nie przejadę tego już. Ty chyba też nie, co? Ja też nie. Zmieniamy się po 10 latach. Zmieniamy styl mówienia po 10 latach. No i dobrze, ja sobie powiedziałem, ten rok jest rokiem zmian, także zmieniam swój styl mówienia. Dobra. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Bajo.